proszę trenera gości o komentarz. Dwie ostatnie akurat moje wizyty z drużynami, które prowadziłem w Rybniku, były na pewno o wiele szczęśliwsze, lepsze dla mnie, bo wygraliśmy tutaj z Sandecją Nowy Sącz, wygraliśmy z Siarką Tarnobrzeg. A dzisiaj troszeczkę odwrotnie jest. No, muszę powiedzieć, że to na pewno tak układało nam się tutaj od początku, to spotkanie całkiem na odwrót. Nie tak to miało być. Przedtem mieliśmy tam takich kilka niezłych przechwytów i niezłych sytuacji, z których mogliśmy strzelić gola, to akurat wybraliśmy właśnie takie odwrotne decyzje, albo brakowało strzału, albo nikt nie potrafił tej akcji zamknąć przy tych podaniach z boku. No i tak akurat się z tego wszystkiego narobiło znowu na odwrót, że w samej końcówce pierwszej połowy dostaliśmy gola, i który myślę, że no na pewno nam nie pomógł, bo z jednej przyczyny, że chcieliśmy w drugiej połowie odrabiać wynik, a zostaliśmy skarceni. Także wszystko tutaj nie miało takiego przebiegu, jaki sobie tam zakładaliśmy. Oczywiście gratuluję trenerowi, zawodnikom rolę zwycięstwa. No, ale niestety musimy dalej szukać i punktów, i przełamania, bo widać, że zawodnicy chcą, ale no jest to taka sytuacja dosyć, bym powiedział, trudna. Bo bardzo chcą, a jak się bardzo chce, to wtedy gorzej jest z realizacją, z myśleniem, i efekty są takie, jakie tu dzisiaj nas spotkały właśnie, takie dosyć mocne ciosy. Także dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radnego na komentarz. Dziękuję trenerze za gratulacje. Jeżeli chodzi o mecz, widać było na początku meczu, jaki to jest gatunek dla obu zespołów. Oba zespoły na pewno są w takim miejscu, które i nas, i Stalową Wolę na pewno nie zadowala. Zdajemy sobie sprawę, że oba zespoły tą rundę mają bardzo przeciętną, i ten mecz bezpośredni był, powodował. Oceniać będę moją drużynę, bo nie oceniam Stalowej Woli, ale moja drużyna w pierwszej połowie zagra bardzo nerwową. No, ciężko nam ten rozruch przychodził. Uważam, że oczywiście dużym atutem i taką wartością dodaną była ta bramka zdobyta, która pozwoliła nam uporządkować pewne elementy taktyczne, i spowodowało to, że przeciwnik się musiał otworzyć i wyjść na drugą połowę z troszkę innym układem. I no nie ukrywam, że nam to ułatwiło też zdobycie tych dwóch bramek. Zespół na drugą połowę wyszedł bardzo mocno zmotywowany, zdeterminowany. Oczywiście popełnialiśmy dalej błędy, ale strzeliliśmy dodatkowe dwie bramki, i no już w końcówce meczu dopuściliśmy do niepotrzebnych kilku bardzo groźnych sytuacji. Jednak dzisiaj oczywiście Mariusz Muszali, który jak zwykle swoje generalskie obowiązki wypełnił do przodu, ale też trzeba przyznać, że zagraliśmy na zero z tyłu i linii obrony, plus oczywiście Kajzer w bramce, to takie też nasze kluczowe elementy tej składanki. Broniewicz, który w zasadzie do dzisiaj się zastanawialiśmy do rana, jeszcze nie było decyzji, czy go wystawimy, czy nie, miał duże problemy ze zdrowiem. Problem też z Golikiem, który w pierwszej połowie musiał zejść, także musieliśmy reagować. Michał Płonka pojawił się od dłuższego czasu na pozycji, z której nie występował bardzo dawno, czyli na prawej obronie. Też taka kombinowana rzecz. No i szacunek, wielkie gratulacje dla mojej drużyny, że w tak ciężkim momencie podnieśli głowy,
wygraliśmy ten mecz. No wynik 3-0, no oczywiście czy tu zasłużony, czy niezasłużony, to ja tu nie chcę dywagować. Uważam, że Stal jest drużyną bardzo dobrą i na pewno jeszcze wielu zespołom zabierze punkty, no ale cieszymy się dzisiaj z tego meczu. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu, z tego jak w kilku momentach się na boisku zachowywali. To dzisiaj się cieszymy, a też od jutra jak zwykle skupiamy się na rywalu Starnobrzega. Weekend udany, mamy głowy wysoko i dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Czego Kroś musiał zejść w pierwszej połowie? No to był wynikiem urazu. Gdzieś przy jakimś uderzeniu z piłki w kierunku bramki pojawił się uraz przewodziciela i dlatego musieliśmy reagować. Sygnał był od niego, że jest uraz, także no w takich momentach nie możemy ryzykować pogłębieniem się kontuzji. Tak podjęliśmy decyzję i to był efekt tylko tego urazu. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.